Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons. Dzisiaj będziemy kontynuować serię Sad Dragons, czyli wykluwanie nowych smogów, których Jumpstorm prezentował nam do gry. Dzisiaj pojawił się nowy smog, nie wiem jaką ma nazwę, znaczy wiem, ale nie powiem. Żartuję, zaraz no może załaduje nam się sklep. Załadował się Silkweaver Egg. Co to za smog? Bardzo ciekawe. No cóż, niebezpieczny. No to całkiem nieźle brzmi. Jakie mamy jaja? Mamy zielone, fajne, połyskujące z niebieskimi kropkami. Dajemy kup. 495 gemsów. Czyli już nam uciekło trochę. Dobrze, dajemy tutaj na stojaczek. Dajemy na stojaczek tutaj. Zapłacę, bo mam gemsy, to zapłacę, żeby wykluć. Dobrze. I podchodzimy tutaj do... Czy chcemy, żeby nasze bisko się wylęgło? Chcemy. I ładuje się. Albo się skreszuje. Zrobi sobie tak crash. Żartuję. Jest, następuje ta chwila. Znowu zrobili znaczy super ekstra oczka. Powiedzmy, że całkiem fajnie wygląda, całkiem uroczo. Co to będzie, chłopak? Imię jest dalej, imię nie wymyślę. Ja tam czytałem, że coś tam ślizga się po wodzie. Nazwiemy go... tego pewnie nie będzie się... A nie, jest! Ślizgacz, dobra. Dajemy OK. Aha, no tak, wszystko fajnie, ale zapewne nie może być eś. Ale tak, też może być. Też może być. Dobrze, i teraz następuje oswojenie smoczka. Ale ma oko ładne. Ja, jaki fajny, jak mordę ogonkiem. Aha. Czy chcemy kupić Stablesa? Będę chyba zmuszony kupić. No cóż, musimy kupić jakiegoś, nie wiem, wodną. Bo chyba tak będziemy musieli zrobić. Będę musiał zrobić. Skoro nie mam go gdzie umieścić. Aha, Tidal, do którego? Aha, jest tutaj zajęty. Ja myślałem, że nie ma i zrobiło mnie w konika. No dobrze. Skoro mamy ślizgacza, a zostały mi teraz tylko 84 gęsy, czyli nie sprawdzimy sobie jak lata. Ale dobrze, ale chociaż spróbujemy go do 5 poziomu podbić. Albo spróbuję go do 10 normalnie, skoro gęsów już nie posiadam. Także zrobimy sobie chwilę przerwy i ja szybciutko nabiję mu 10 poziom. Chodź młody, śmigamy. Tutaj jest Gronsisel dalej, no ale nic mu nie zrobię. Odprowadziłem go. Jak widać, na sobie mam, tutaj ten mój ludzik ma ubrania już, żeby można było wejść do jaskini w Ice on Iceland. Miał się pojawić odcinek ze School of Dragons nagrany w 60 klatkach na sekundę. Powiem wam, że to super wygląda. Co to masz? Wiemy. Pyskacz, wiemy, nie pokażę. Aha, tam pisało, również czytałem opis, że bardzo powoli mu się ładuje. Fajne, taka bąbelkowe, coś takie, jakiś pianka, jakaś żel. Dobrze, wracając do 60 klatek na sekundę. Fajnie to wygląda, tylko po prostu Avermedia, bo w Avermedii to nagrywałem, jest tam możliwość 720 tylko. Ale 720 i tak większość filmów mamy. Była możliwość nagrywania 60 klatkach. Nagraliśmy, ale Avermedia po prostu coś, o, crash, zrobiło jej crash i skończyła się Avermedia. Także będę musiał odesłać ją chyba na gwarancję do producenta. A jak na razie, no nagrywamy po staremu. No szkoda, te 60 klatek muszę wam powiedzieć, że całkiem fajnie wyglądało. Dobra, ślizgacz, dajesz. Bo chcemy 5 poziom ci załadować. Jeszcze trochę. No, zwinął się w kulkę. No. Nie ładuje mu się to tak szybko, za bardzo. Jeszcze trochę. Jeszcze raz. Dobra, jest 5 poziom.
Musimy teraz odwiedzić czkawkę, jak zazwyczaj. Później udać się do wylęgarni. Ciekawe, czy wylęgarnia będzie się ładowała. Zapewne tak. Tutaj. Dobrze. I udajemy się do wylęgarni, żeby wykluć tego smoka. Standardowo idziemy sobie tędy. Widoczki sobie popatrzymy trochę. Żeby klatki spadły. Na szerokim horyzoncie zawsze klatki spadają. A, czyli jednak nie musi się ładować długo. No to fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Opa. Dobra. Czy jest gotowy? No pewnie, że jest. O! O, jaki dziwak. Taki podobny trochę do chińskich smoków, albo mi się tak wydaje. Płetwa ma też taką fajną. Widać, że to jest gadzina. Gadzina morska. I o, i tak lepiej wygląda. Dobra, dajemy OK. Perfekt. Wiem, że perfekt. Wiem, że super. No dobrze, aha, ale ja teraz nie mam pieniądzów, tak? Zgadza się. Ten kamień też nie działa. No nic, moi drodzy. Wyjdziemy sobie jeszcze na zewnątrz. Do szkoły. Aha, chodź tu. Tupta jak to, jak Szczerbatek. Szczerbatek tak tupta, albo mi się wydaje, że tak tupta. Zobaczymy, jak sobie strzela i zrobimy chwilę przerwy i po tej przerwie wrócimy już z smokiem, który będzie umiał latać. A. Strzela bardzo fajnie. Muszę powiedzieć, że te animacje strzału są teraz coraz lepsze przy tych smokach. Usiądź. No i tak, moi drodzy, tak by się prezentował ten smoczek. Za chwilę wracamy, zobaczymy, jak lata. Witam was po krótkiej przerwie. Jak widać, najszybciej opłacało się doładować gemsy za pomocą dobrej metody z e-maili, czyli po prostu zakładania kont. Dobrze, wchodzimy teraz do magmy. 250 gemsów, płacimy. I będziemy mieli smoka latającego. Coś ty się tam utopił. Ej. Utopił się. Co za wariat. Świat do wariatów należy. Dobra, hop. No i wychodzimy. Wychodzimy, zobaczymy, jak lata ten smoczek. Tan, tan, tan. Szybciej, szybciej, szybciej. Tan, 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 tan. No dobrze, lecimy do góry. Jak się wznosisz? Jak który smok? Kto to wie, jaki smok, jak tych smoków jest tyle, a animacje mieszają i robią co swoje. Zobaczymy jeszcze, jak strzał z powietrza wygląda. No, wygląda jak wygląda, nie najgorzej. Całkiem fajnie. Dobrze, skoczymy sobie na... w którą stronę? W tą. Na skałkę zmieniającą kolory. Ja już każdym smokiem praktycznie mówiąc, który zakupuje, to po prostu lecę na tą skałkę. Chciałbym zobaczyć też, jak będzie wyglądał. I jut. Lądujemy. I znowu kolejny smok, który ma problemy z lądowaniem, bo nie za bardzo chce. A to... to Szczerbatek, Szczerbatek. I szyję ma jak gęś. No śmiechu warte. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj jest piłka. Śmigaj za piłką. Aleś ty brzydki. Jasny ten. Albo nie, ty jesteś po prostu piękny inaczej, tak, albo jesteś po prostu specyficzny i też inaczej. To sobie, no ja chyba Szczerbatek, tak mi się wydaje, jeśli macie jakieś typy, to dajcie znać. No dobrze, zrobiliśmy go sobie dwukolorowego, chodź tutaj, pokaż się, a teraz się zrobił fajniejszy, muszę powiedzieć. Tutaj niebieski, tutaj czarno-zielony, no kameleon, no po prostu, no każdy smok tutaj, a no chodź tutaj. Zobaczymy, jak długo się nam to utrzyma. Wow, czarny to taki groźny, a tutaj taki zielony, już taki mniej groźny.
I teraz zacznie nam się babłaczyć. A teraz znowu niebieski. No popatrzcie, z którego kąta popatrzę, to to wygląda całkiem inaczej. Strzałka tutaj na dole wariuje, ale ja jej nic nie zrobię. Aha, zrobię. Mogę ją wyłączyć po prostu. A, tu już daleko odleciałem. A do góry? Tak, do góry właśnie. O, o, i koniec. Koniec kolorowego Squillifera. Slickfiera. Tfu, tfu, nie wiem jak to w ogóle wypowiedzieć. Jakoś to pewnie trzeba będzie wypowiedzieć. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Smok został wykluty. Animacja chyba szczerbatka. Strzał własny. Strzał własny, nawet widać, fajny, całkiem niebieski z bąbelkami. Kolejny smok, o ile się nie mylę, z Rise of Berg. Pełen opis tego smoczka zamieszczę w opisie do filmu na Facebooku. Nie wiem, czy zamieszczę, raczej nie, ale na Facebooku na pewno pojawi się link do tego filmu. Opis smoka jeszcze raz w opisie filmu na YouTubie. Dobra, to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.